Cześć, z tej strony Karolina Subańska. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu. Jest to program, do którego co tydzień zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiamy o szeroko pojętym zdrowiu, ekologii i świadomym życiu. Jest to pierwszy odcinek po mojej osobistej małej przerwie, o której Wy nie wiedzieliście, bo podcasty ukazywały się regularnie, ale byłam na wakacjach i trochę się odzwyczaiłam od tego mówienia do mikrofonu, także mam nadzieję, że ostatnie odcinki Wam się podobały i dziękuję Wam za miłe przejmowanie wszystkich rozmów. To dla mnie ogromne wyróżnienie i myślę, że raz na jakiś czas warto się zatrzymać i po prostu podziękować, bo to jest super, że tematy Wam się podobają i że chętnie słuchacie tego programu. Także w tym tygodniu mam dla Was odcinek, który zapowiadałam od dawna, ponieważ po raz kolejny mamy powracającego gościa, a raczej gościnie. Jest to Kasia Bartoszewicz, Kasia Kosmoc, tak jest znana na Instagramie, która była u mnie parę odcinków temu. To był odcinek 96. Jeżeli interesuje Was dzisiejsza tematyka, to koniecznie zacznijcie od tamtego odcinka, ponieważ był to program poświęcony astrologii, podstawom astrologii. Rozmawiałyśmy o zodiaku, o znakach zodiaku, o tym, czym są, czym nie są i co mogą nam o nas powiedzieć i robiłyśmy to na podstawie, uwaga, mojego osobistego kosmogramu, czyli układu planet w momencie moich narodzin. Także sporo tam było o Karolinie, przyznam szczerze, ale wielu osobom się podobało i właśnie przy okazji tamtej rozmowy, bo ja w ogóle miałam zamiar poruszyć temat księżyca już wtedy, ale okazało się, że astrologia to jest temat na osobny podcast, który ukazuje się co tydzień przez lata i trochę się przeliczyłam, także już wtedy zapowiedziałyśmy, że spotkamy się ponownie i przygotujemy dla Was odcinek o księżycu, dlatego że księżyc to jest fascynujące ciało, fascynujące istnienie i ja chciałam osobiście zgłębić ten temat, mówi się o nim dosyć dużo, zaczęło się to robić dość popularne, rozmawianie o pełni, o nowiu i w ogóle o wpływie księżyca na nasze życie. Dlatego właśnie temu poświęcona jest dzisiejsza rozmowa. Zaczniemy od podstaw, od tego, co czyni księżyc tak wyjątkowym i oczywiście w dalszej części rozmowy pogadamy o tym, jak wpływają na nas fazy księżyca, co oznacza ta pełnia, co oznacza nów i dlaczego są one w różnych znakach i dlaczego każda pełnia i każdy nów ma troszkę inną energię i inne znaczenie, inne przesłanie, inną wartość. Ale zacznijmy w sumie od tego, że omówimy księżyc w kontekście naszych indywidualnych kosmogramów, bo nie każdy wie, że nie jesteśmy tylko tym jednym znakiem, tak jak ja zawsze mówię, że jestem lwem i każdy z nas zna swój znak zodiaku, ale my mamy więcej tych znaków, bo ten główny znak to jest nasz znak słoneczny, a nasz znak księżycowy jest równie ważny i właśnie o tym porozmawiamy. Także słuchajcie, na sam początek myślę, że warto sprawdzić sobie, jaki jest Wasz znak księżycowy, bo wtedy ta rozmowa będzie miała dla Was o wiele więcej sensu. Także mam głęboką nadzieję, że spodoba Wam się ten odcinek i tak jak ja, coraz bardziej będziecie interesować się tematem astrologii, bo jest to dziedzina, która mi bardzo wiele wyjaśnia w życiu i bardzo chętnie korzystam z jej mądrości i nie wiem, czy w tym wszystkim nie zapomniałam przedstawić w ogóle Kasi, bo Kasia jest astrolożką, Kasia robi kosmogramy, ale też szkoli w dziedzinie astrologii i pasjonuje się tańcem, tańcem, który nas wyzwala, tak zwanym cosmic dance, także lećcie do Kasi po jeszcze więcej ciekawych, fascynujących treści, a ja zapraszam Was do wysłuchania. Cześć Kasiu. Cześć. Bardzo jest mi miło gościć Cię po raz kolejny i po raz pierwszy na żywo, także cudownie, że udało Ci się tutaj dojechać i mnie odwiedzić. I dzisiaj poruszymy temat, który już zapowiedziałyśmy przy poprzednim odcinku. Zgadza Pojawiło się bardzo wiele głosów, że jest zapotrzebowanie i jest ta ciekawość, żeby posłuchać o księżycu. Temat, który moim zdaniem jest fascynujący. Na pewno okaże się, że wiem o tym tak mało, że właśnie po to tu jesteś, żeby nam trochę przybliżyć tą niesamowitą, to niesamowite zjawisko, ale nawet nie wiem, jak to nazwać. Postać, ja bym powiedziała, że to jest Właśnie, nie jest to przedmiot, nie jest ciało,
ciało też, ciało niebieskie, tak, tak mówiąc już bardziej naukowo. Więc może zacznijmy od podstaw. Jakby wszyscy wiemy, że jest księżyc, wszyscy go widzimy codziennie na niebie, no prawie codziennie. Uczymy się co nieco o nim w szkole, ale on jest chyba znacznie ważniejszy, niż nam się wydaje. Dokładnie tak jest, ponieważ w astrologii księżyc jest jednym ze świateł i pierwszym światłem jest Słońce, a drugim światłem jest księżyc i one są tak samo ważne. I to, do czego my jesteśmy przyzwyczajeni, to jest znak słoneczny, ponieważ jak pytam kogoś, jakim jesteś znakiem, to ta osoba odpowiada z tego poziomu. I bardzo mało osób wie statystycznie, w jakim znaku jest ich księżyc, a on tak naprawdę jest drugą częścią nas. I tutaj wchodzimy w taki podział męskie i kobiece, albo yang i yin. Słońce jest męskie i to jest ta energia yang, która działa na zewnątrz, która jest taka rozprzestrzeniająca, która jest w ruchu, a księżyc to jest ta nasza kobiecość i to jest ta część yin, która tak naprawdę jest ukryta. I to jest też poziom świadomości i podświadomości. Czyli księżyc tak naprawdę reprezentuje naszą podświadomość. Czyli słońce to jest to, jak my się wyrażamy, a księżyc to jest to, co my czujemy. Dokładnie. Tak, to jest też sposób, w jaki my się wyrażamy, tylko może niekoniecznie za pomocą słów, może niekoniecznie za pomocą działania, tylko przede wszystkim na poziomie czucia, na poziomie ciała emocjonalnego i na poziomie naszej wrażliwości. To jest nasza wrażliwość. Ale jeżeli chodzi na przykład o nasz kosmogram, czy też mówiąc tak bardziej potocznie o nasz horoskop, to tak jak mówiłyśmy poprzednio, tak. Nasz horoskop to jest nasz znak słoneczny i właśnie z tym się większość z nas identyfikuje. Natomiast jak sprawdzić, jaki mamy księżyc i jakby co to... Co warunkuje to, w jakim znaku jest nasz księżyc? Czy to też jest nasza data urodzenia? Dokładnie tak. Żeby sprawdzić, gdzie mamy księżyc, musimy wyznaczyć sobie kosmogram albo ten horoskop, czyli to koło, obraz nieba w momencie, w którym się rodziliśmy i wtedy zobaczymy układ wszystkich planet, w tym też księżyca. Zobaczymy, w jakim on jest znaku i w jakim on jest domu i to nam powie, najprościej mówiąc, czego potrzebujemy, żeby czuć się bezpiecznie. To jest ta jakość. No, po więcej informacji na temat mojego kosmogramu zapraszam do pierwszego odcinka, bo już chciałam zadać jakieś pytanie pod tym kątem, ale tak, nie jest to tajemnicą, że ja mam właśnie i księżyc, i słońce w jednym znaku. Czy to coś znaczy? Czy to znaczy, że czy to jest dobre, czy to jest złe, czy to jest powszechne? Jak to działa? Po pierwsze, nie mówimy w kategoriach dobre i złe. Wszystko jest najbardziej właściwe, jakie może być. Co, specjalnie to powiedziałam. No nie musi mówić, że właśnie coś jest złym znakiem. Tak. O, to jest taki dobry znak, to jest taki znak, siaki znak. Jakby wszystkie znaki są równe. Tak, dokładnie, że bardzo dobrze, że tak powiedziałaś, bo tak jest, nie? Że wydaje nam się, że na przykład Saturn jest taki zły, a Jowisz jest taki dobry. Nieprawda, że każdy znak i każda planeta i również księżyc ma swoje blaski i cienie. Ja lubię tak mówić, że ma blaski i cienie. I jeżeli ty masz słońce i księżyc w jednym znaku, no to trzeba było sprawdzić, czy to jest koniunkcja. Jeżeli tak, to jest nów. To jest informacja, Ja jestem z nowiu. Że urodziłaś się podczas nowiu i oczywiście, że to coś znaczy. Natomiast tak najprościej to znaczy, że twoja świadomość i podświadomość są w tej samej szkole. Ale czy to na przykład ułatwia nam zrozumienie siebie? To jest ciekawe pytanie. Tak i nie. Świetnie. Odpowiedź eksperta. To zależy. To zależy od reszty kosmogramu. Dokładnie. To nie jest tak, że to nam coś ułatwia. Po prostu potrzebujesz w tym życiu doświadczyć tych jakości podwójnie. Okej. Okay. Dla mnie to jest ułatwiające. W sensie, jak ja sobie tak analizuję ten mój kosmogram, to przez to, że mam tego podwójnego lwa, to wydaje mi się, że prościej jest mi opisać siebie i swoje potrzeby. Że to sprawiło, że przyswojenie tej wiedzy astrologicznej na mój temat było dla mnie prostsze, choć może to być o wiele bardziej złożone, niż nam się wydaje, z uwagi na te wszystkie inne czynniki. Natomiast czy damy radę w ogóle omówić poszczególne znaki
które mogą pojawić się jako nasz księżyc i co to dla nas oznacza, jakie wtedy mamy właśnie potrzeby i co nam daje to bezpieczeństwo? Tak, tak, możemy o tym opowiedzieć, ale chcę jeszcze wrócić do tego, że łatwiej jest Ci zrozumieć tak naprawdę samą siebie i tak jest, bo można powiedzieć, że kiedy mamy Słońce i Księżyc w tym samym znaku, to dostajemy te same sygnały od świadomości i podświadomości. Cudowne. Nie? Że definiujemy siebie w ten sam sposób i że można powiedzieć, że Twoje działanie jest zgodne z tym, co czujesz. I to jest prostsze. To jest jakby bardziej czytelne i takie bardziej uporządkowane. A kiedy mamy Słońce i Księżyc w dwóch znakach, co jest częstsze, nie wiem tego na pewno, ale tak mi się wydaje. Myślę, że nawet rachunek prawdopodobieństwa. Tak, dokładnie. No to mamy dwa głosy. I jeden na przykład we lwie mówi, chcę być widoczna, chcę mieć misję, chcę być gwiazdą, chcę tworzyć. A na przykład księżyc w raczku, czyli w swoim domu, będzie mówił, nie, ja tutaj chcę się zakopać pod kołderkę i chcę mieć święty spokój. I wtedy możemy mieć takie dwa głosy. I ja często, kiedy spotykam się z drugą osobą podczas czytania kosmogramu, to naprawdę bardzo często słyszę, że ja w ogóle jestem taka rozdwojona i że ja mam te dwa głosy i że w ogóle ja myślę tak i tak. I tak jest. Tak jest. Większość z nas ma kilka różnych głosów i to widać w kosmogramie. I na przykład to może być Słońce w znaku ognistym i właśnie Księżyc w znaku ziemskim. To są dwie różne jakości i co wybierasz? Powiem Ci, że takie skojarzenie, które przychodzi mi do głowy, to jest trochę tak, jakby różny księżyc i słońce to były dwa różne języki i my po prostu musimy wzajemnie tłumaczyć cały czas z jednego na drugi i sprawdzać, czy to się zgadza. I powiem szczerze, że w tym momencie jestem bardzo wdzięczna za to, że mam ułatwioną robotę. I to jest też ciekawe, kiedy analizuję właśnie swoje zachowanie i swoją naturę, że ja często mam tak, że mam jakieś przeczucie i ja od razu działam w ten sposób i ja wiem, że to jest dobra decyzja, bo wiem, że mogę iść na skróty, że jeżeli mam tę potrzebę, to wykonując jakieś działanie zgodne z tą potrzebą, to cały czas jest ten sam język, więc nie trzeba tutaj nic kombinować i tłumaczyć i jest prostsza droga. Także pozdrawiamy wszystkich ludzi, którzy mają takie ułatwione zadanie, nowatoria astrologiczna. Natomiast tak, wróćmy do tych poszczególnych znaków. Właśnie tak, co one nam mówią w tym księżycu? Dobrze. No to tutaj wszystkie osoby, które będą spoglądały na swój kosmogram, zapraszam do tego, żeby najpierw spojrzeć na znak, ale też spojrzeć na dom. Mhm. Mamy 12 znaków zodiaku i 12 domów i w zależności od tego, gdzie jest ten księżyc, to teraz będziemy sobie opisywać, jak tak naprawdę zachowujemy się wewnętrznie, jak odczuwamy, co karmi nasz księżyc, co jest mu potrzebne, żeby czuł się bezpiecznie i często jest też tak, że my jesteśmy postrzegani, niektórzy z nas, poprzez znak księżycowy. Bardziej niż słoneczny, że on może się bardziej przebijać, więc to też jest ciekawe. I kiedy mamy księżyc w baranie, czyli w pierwszym znaku zodiaku albo w pierwszym domu, no to jesteśmy impulsywni. Mówimy, to jestem ja, to jest moje pragnienie, to jest moja żądza, jesteśmy wojownikiem, jesteśmy niecierpliwi, chcemy działać, jesteśmy spontaniczni. To jest taki nasz wewnętrzny dzikus. Księżyc, który działa szybko, który najpierw coś zrobi, a potem pomyśli, który jest impulsywny. Nie? To jest pierwszy ogień, który robi, wow, w ogóle jestem na ziemi, co to jest za impreza, robię to. Czyli totalny impuls. W kolejnym znaku, czyli w byku, wchodzimy w element ziemi i tutaj księżyc się już uspokaja i byczek jest o naszych zasobach, o naszych talentach, o poczuciu bezpieczeństwa. Wygoda? Wygoda, tak, takim materialnym. Jest o zmysłach i o ciele. Byk chce, żeby mu było przyjemnie. Czyli jeżeli mamy księżyc w byku albo w drugim domu, to po prostu chcemy gdzieś na takim głębokim poziomie świętego spokoju, chcemy zaznaczyć swoje terytorium, chcemy często coś po sobie pozostawić, na ogół to są dzieci. Chcemy też gromadzić zasoby, chcemy żyć w obfitości i w pięknie, ponieważ bykiem rządzi Wenus. Kolejny znak, bliźniak, czyli kolejny żywioł, powietrze, umysł.
tutaj nasz księżyc mówi o tym, że potrzebujemy gadać, potrzebujemy się uczyć, potrzebujemy drugiego człowieka, potrzebujemy myśleć, rozkminiać, łączyć różne kropki. Jesteśmy super ciekawscy, najbardziej w zasadzie, że tą jakością, która będzie karmić nasz księżyc i która będzie powodować, że czujemy się bezpiecznie, będzie komunikacja i będzie też zadawanie pytań innym, ale też sobie. Nie? I kolejny znak zodiaku, czyli woda, raczek. Księżyc rządzi rakiem, więc w tym momencie jest w swoim znaku, jest super mocny. Jeżeli ktoś ma księżyc w raku, to jest dominanta, czyli... Czyli zawsze będzie bardziej wybijał wtedy. Będzie wybijał, będzie bardziej odczuwalny, może nawet zdominować słońce. No i księżyc w raku jest totalnie o czuciu. To jest chodząca wrażliwość, to jest takie serce na dłoni i to jest też jakość mamy. Księżyc reprezentuje naszą mamę w kosmogramie, reprezentuje też całą rodzinę, nasze korzenie, naszą przeszłość i w tym momencie mamy taką potrzebę, żeby się opiekować innymi, żeby ich odżywiać, żeby ich karmić, żeby otulać ich taką czułością, ale dla nas też to jest informacja, że zanim zaczniemy to robić dla innych, to musimy to zrobić dla siebie, nie? Że to jest takie mocne zaznaczenie tego tematu zadbania o własne potrzeby i też budowania własnej intymności. To jest, no, tutaj można było dużo powiedzieć. Czyli taka intymność ze sobą. Co jest też paradoksalne, bo zazwyczaj, kiedy mamy potrzebę zadbania o innych, to zapominamy o sobie. Myślę, no że to jest taka duża lekcja dla raka. Dlatego tutaj trzeba wszystko zawsze harmonizować. Naprawdę się zatrzymywać i przyglądać, jak my działamy, co my robimy, bo księżyc, właśnie dlatego, że on w naturze ma tą jakość mamy, to on chce dawać więcej, nie? Chce się opiekować. I to dotyczy każdego znaku. Że tak jakby wychodzimy trochę bardziej do innych, dla innych, ale też może tak być, że czasem mamy wszystkiego za dużo i wtedy chcemy się schować w skorupce. I to też jest potrzebne. Nie? Czyli kiedy wychodzimy, a kiedy się chowamy. O tym też nam pokazuje, o tym mówi księżyc. Kolejny znak, lew. Oczywiście najlepszy znak. Nie ma najlepszych i najgorszych, znak, ale to jest najlepszy. Dokładnie, teraz mamy nów, prawda, we lwie za chwilę, więc wszystko się zgadza. Lew, kolejny ogień i tu zaczynamy jakby kolejny cykl, bo trzeba pamiętać o tym, że cały kosmogram to są cztery żywioły, które się powtarzają. I tak jak mieliśmy barana, byka, bliźniaka i raka, no to teraz zaczynamy znowu ogień i tak dalej. Lew, tak jak już powiedziałam, jest o naszym wewnętrznym artyście, jest o naszym wewnętrznym dziecku, jest o tym, że naprawdę możemy sobie stworzyć wszystko, co chcemy. I tak naprawdę lew chce być widoczny. Lew potrzebuje mieć misję w życiu. Mieć takie poczucie, że jestem tutaj z konkretnego powodu i czasem jest tak, że kiedy mamy księżyc we lwie, to nie wiemy na początku, co to jest, że to nie jest takie czytelne i to jest właśnie o tym, żeby się poddać, zaufać i słuchać tego wewnętrznego głosu i mieć takie poczucie, że to przyjdzie, tak, że ta misja przyjdzie i ważne jest też to, żeby pamiętać, że ona może się zmieniać, nie? Że to nie jest tak, że któregoś dnia poczujesz... Chcę robić coś tam i to będzie ważne już do końca życia. Może tak być, ale nie musi. I kiedy mamy księżyc we lwie albo księżyc w piątym domu, no to mamy też w sobie dużo charyzmy na ogół i jesteśmy takim słoneczkiem dla innych i to słoneczko w moim odczuciu zawsze jest związane z inspiracją. Że jesteśmy tutaj po to, żeby inspirować innych i tak naprawdę inspirować ich do zabawy, do lekkości, do przyjemności, do flirtu, bo o tym jest lew. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy wszystkie lwy. Kolejny znak zodiaku, czyli panna. Panna, czyli ziemia znowu. Druga ziemia, czyli już taka najbardziej, można powiedzieć, osadzona. No i kiedy mamy księżyc w pannie, to chcemy porządku. Chcemy dyscypliny. Pedantyczna panna. Tak, chcemy porządku, chcemy dyscypliny, chcemy takiego poczucia osadzenia, jakiegoś konkretu i bardzo ważne jest to dla księżyca w pannie albo w szóstym domu, żeby zadbać o swoją codzienność, o takie codzienne rytuały, czyli co ja robię, jak wstaję, jak się zaczyna mój dzień,
nie? I w jaki sposób traktuje swoje ciało, dlatego że panna, poza tym, że jest o porządku i strukturze i dyscyplinie i oczyszczaniu i o perfekcji, to jest o naszym ciele i zdrowiu. Czyli też w tym, kiedy mamy księżyc w szóstym domu, często to się przebija, to albo mocno obsadzoną pannę, już nawet nie księżycem, to są osoby, które są nauczycielami jogi, są dietetykami, że jakby ten temat jest wzmocniony, nie? Ale możemy mieć takie głębokie pragnienie dążenia do perfekcji. To też trzeba uważać. Trzeba uważać. I potem jeszcze jak opowiem o wszystkich znakach, to też powiem, jak je równoważyć, bo to jest też bardzo ważne, żeby się nie osadzać nigdy w jednym znaku totalnie, maksymalnie, bo wtedy wchodzimy w jego cień, nie? Mm-hmm. O. Tak, tak. Kolejnym znakiem zodiaku jest waga, czyli powietrze, i to jest ten moment w kosmogramie, w którym wychodzimy jakby nad horyzont, czyli to jest pierwszy znak, który mówi o tym, hej, tutaj są inni ludzie. Na tej planecie są inni ludzie. Jak to? Przecież tylko chodzi o mnie. Powiedział lew. Dokładnie. Że pierwsze sześć znaków jest o tym, że my konsolidujemy siebie, jakby strukturyzujemy to, kim jesteśmy, odkrywamy, a kolejne sześć jest bardziej o tym, że wychodzimy na powierzchnię i działamy z innymi. I panna jest, waga jest tym pierwszym, który mówi, hello, są tutaj waga inni. Waga to jest moja mama, a my z podwójną wagą też. Mm. Ja też jestem podwójną, bo mam księżyc w wadze, mm-hmm, i ascendent w wadze. Mm. I właśnie waga jest tym znakiem, który harmonizuje barana. Czyli tutaj już właśnie mamy to, o czym wspomniałam wcześniej, że kiedy mamy księżyc w wadze, tak naprawdę chcemy harmonii. To jest znak powietrzny. To jest znak powietrzny, który wierzy, że jesteśmy tutaj po to, żeby się dogadać. Mhm. To jest typ mediatora, który słucha, uważnie słucha i wie, że wszystkie potrzeby są ważne. Potrzeby innych ludzi, czyli słucham tego głosu i tego głosu i tego, ale to też dotyczy naszych wewnętrznych głosów, więc księżyc w wadze oznacza często niezdecydowanie, ale też oznacza... No tak, bo nie da się wszystkim dogodzić, tak, więc tak, że nigdy wybrać, nie jesteś przekonany. Nie? Który głos jest ważniejszy? No wszystkie są ważne. I panna waga... Lew podpowie. Panna mój. Mój, dokładnie. To jest proste, nie? Tak, w ogóle się nie zastanawiała. Nie można czym zastanawiać. A waga właśnie się zastanawia... I waga szuka sprawiedliwości, szuka harmonii, przede wszystkim w relacjach. Mhm. Naprawdę rozkminia całe życie, o co chodzi w tych relacjach i czym jest ta sprawiedliwość i czym jest ta równowaga. I często jest tak, że wagi spełniają najpierw potrzeby innych, a potem swoje. Dlatego potrzebują osoby, które mają księżyc w wadze, potrzebują skierować swoją uwagę do barana, o którym mówiłyśmy, bo to jest znak przeciwny. I wtedy ten baran mówi ja, moje. I równoważy tą wagę, która mówi, ale tu są też inni, nie? To dokładnie tak działa i to działa tak na, jakby w każdej parze. Kolejny znak, strzelec. Strzelec, czyli kolejny ogień, już ten totalnie rozbuchany, to jest taki pożar lasu. I kiedy mamy księżyc w strzelcu albo w dziewiątym domu, to tak naprawdę chcemy wolności. To jest super ważne, że czujemy się bezpiecznie, kiedy mamy to poczucie wolności, kiedy mamy poczucie ekspansji. I ta ekspansja dotyczy podróży, często bardzo dosłownie, że potrzebujemy się przemieszczać, potrzebujemy być w ruchu, potrzebujemy mieć poczucie, że nie mamy granic. Ale ten strzelec też oznacza przekraczanie granic na poziomie umysłu i chodzi tutaj o nasz prawy umysł, czyli też o naszą wyobraźnię, naszą kreatywność, nie? I to jest też taki znak, który pyta nas, co jest Twoją prawdą, w co wierzysz. Więc kiedy mamy księżyc w strzelcu albo w dziewiątym domu, to możemy mieć takie momenty filozoficzne, w których nagle zatrzymujemy się w życiu i zadajemy sobie to pytanie, o co mi tak naprawdę chodzi, nie? W co ja wierzę, jakie są moje przekonania? Ale przede wszystkim jest tutaj chęć ekspansji i przygody. To są takie osoby, które mają kampera i lecą. Które mówią też wieloma językami, to jest granica. Kolejny znak, skorpion, woda. Mhm. I to jest stała, stojąca woda, skorpion, znak tajemnic, tego wszystkiego, co jest ukryte. I kiedy mamy księżyc w skorpionie albo w ósmym domu, to mamy potrzebę intensywności, mamy potrzebę prawdy, mamy potrzebę głębi i często
analizujemy swoje zachowania, często szukamy tego, co jest pod powierzchnią, pragniemy głębokich, intymnych relacji, tego połączenia na poziomie duszy. Możemy też interesować się szamanizmem, magią, jakby zaglądać za kurtynę, nie? Patrzeć na to wszystko, czego nie widać. Znam takiego skorpiona, dokładnie. Tak, to jest archetyp tajnego detektywa, to jest psychoanaliza, nurkujemy. Teorie. Teorie spiskowe, bardzo, tak. Ale też na przykład to może być umiejętność i potrzeba zarządzania dużą ilością pieniędzy albo pieniędzmi innych osób. Tak jak byk mówi moje zasoby, moje konto w banku, mój samochód, moje mieszkanie, tak skorpion po przeciwnej stronie mówi nasze, że jakby to są na przykład podatki. Nie? O. Czyli szerzej, więcej, głębiej. Kolejny znak zodiaku. Co mamy? Skorpiona. Skorpiona i... Koziorożec. Koziorożec, czyli kolejna ziemia. Och, księżyc w koziorożcu to jest trudna pozycja, dlatego że po przeciwnej stronie koziorożca jest rak. Mhm. Nie? Czyli w tym momencie mamy taką sytuację, kiedy księżyc jest jakby w opozycji, jest po przeciwnej stronie, w znaku, w którym, który jest najbardziej teoretycznie dziwny i sprzeczny z rakiem, ale tak naprawdę się uzupełniają. I księżyc w koziorożcu może się czuć trochę nie na miejscu i tak trochę ograniczony. Nieograniczony, ale tak surowo, o, tak surowo, dlatego że raczek jest totalnie o uczuciach i emocjach, a koziorożec mówi, jesteśmy tutaj po to, żeby pracować. Okej. Jesteśmy tutaj po to, żeby wspinać się na szczyt. Nie? Jesteśmy tutaj po to, żeby... Czyli taki trochę bezduszny. Tak, on jest... No koziorożce to jest też piękna jakość, jakby... Poczekajmy. Koziorożec jest o integracji, ale... No ponieważ to jest ta polaryzacja, to jest ta opozycja, to księżycowi w koziorożcu jest trochę niewygodnie. Nie? Mhm. On jest po przeciwnej stronie i sobie tak myśli, że, że w ogóle nie chce tak cały czas pracować i nie chce być taki zdyscyplinowany i nie chce mieć takiej totalnej struktury, bo chce czuć. Nie? Księżyc jest wrażliwy, a koziorożec w swojej naturze jest raczej surowy, więc tam potrzebujemy porządku, tak jak w pannie. Potrzebujemy struktury przede wszystkim w działaniu, potrzebujemy planu. No i możemy tutaj być dosyć krytyczni względem siebie albo innych, nie? Tak, jakby jest tam ten poziom skały, surowości, twardości... Ciężki temat, powiem Ci. Tak, tak, to też jest grubszy temat. Tak jak księżyc w raku, tak księżyc w koziorożcu to są te momenty, no ponieważ one są naturalną opozycją, wymagają trochę więcej czasu. I po koziorożcu mamy w takim razie wodniczka. Mamy wodniczka. O, jest mój ukochany jest nienawidzony znak, bo to jest moja polaryzacja dokładnie, tutaj. Dokładnie, dokładnie. Mój brat, pozdrawiam. Ja zawsze mówię, w ogóle to jest mega ciekawe, bo wiadomo, każdy z nas odczuwa znaki zodiaku czy innych ludzi na swój unikalny sposób, ale teraz mnie to fascynuje, że ja całe życie mówiłam, że najgorszy, najtrudniejszy znak to jest wodnik. I niedawno dowiedziałam się, że to jest mój przeciwny znak, tak. Więc ta jest intensywność w tej relacji nie bierze się znikąd. Nie, nie. Często to odczuwamy. Naprawdę często. Ja też mam przyjaciela wodnika, który od zawsze miał słabość i nadal ma do lwów. I to jest naturalne. I to w tych opozycjach jest tak, że na ogół na początku ich nie lubimy i na ogół ich w ogóle nie rozumiemy i sobie myślimy, no w ogóle to jest jakiś człowiek z innej planety, nie? I tak jest, bo on jest totalnie w opozycji, czyli jest totalnie w sprzeczności. A po jakimś czasie, jak zaczynamy rozumieć, nawet bez astrologii, bez kosmogramu, zaczynamy to czuć, że to jest coś, co mnie woła. Tak, że ja tego potrzebuję. Tak, że tam jest coś, co mnie nakarmi. I to jest takie, dokładnie. I tak jak lew mówi ja i moje... Zaczynamy się robić głupie już. Nie, to jest też, to jest potrzebne. To wodnik mówi, ponieważ to jest przedostatni znak, mówi nasze też, ale tak bardzo już szeroko, bardzo przestrzennie. Wodnik jest znakiem, to jest taki nasz szalony naukowiec, to jest, jeżeli mamy tam księżyc, to potrzebujemy rewolucji, potrzebujemy też wolności, ale nie takiej jak w strzelcu, czyli że przekraczamy granice, tutaj już jest taka totalna
totalna wolność kosmiczna, można powiedzieć, że wiem, że jestem kimś więcej niż ciałem, wiem, że jestem energią, jakby wodniki wiedzą, jak to wszystko działa, one badają, rozkminiają i tam potrzebujemy totalnej przestrzeni, totalnej wolności, potrzebujemy eksperymentować. Powiedziałabym co jakiś czas regularnie w swoim życiu, jakby sprawdzać, nie? Co się wydarzy, jak zrobię to, co tak, się wydarzy, testujemy. Jak zrobię to. Tak. I wodniki też myślą o przyszłości. To jest ten znak, który myśli 7 pokoleń do przodu i który ma tą świadomość, że tak naprawdę my ludzie jesteśmy drobnym pyłkiem w skali kosmosu. Więc wodnik też ma taką tendencję do tego, żeby się troszkę izolować od uczuć, izolować od robienia tragedii z naszego codziennego życia. Dram. Tak, dokładnie, tego dramatu. I czasem tak jest, że jak mamy księżyc w wodniku, to możemy założyć na siebie taką maskę naukowca, który po prostu widzi, co się dzieje, potrafi to totalnie zanalizować, ale niekoniecznie to czuje. To też jest dosyć trudna pozycja dla księżyca, bo księżyc jest totalnie o czuciu, a wodnik to jest umysł. Nie? Taki kosmiczny, przestrzenny umysł. Więc też warto zwracać na to uwagę, czy przypadkiem nie wpadamy czasem w izolację, nie? W taki chłód też emocjonalny. Ale generalnie księżyc w wodniku moim zdaniem jest bardzo potrzebny w dzisiejszych czasach. Albo w 11 domu, nie? To jest ta rewolucja i to jest też budowanie społeczności. To jest znak przyjaźni i kiedy mamy księżyc w wodniku, to czujemy się bezpiecznie, kiedy jesteśmy z przyjaciółmi. Po prostu, nie? To jest takie proste. Kiedy to wszystko ma tyle sensu, bo im więcej uczę się od Ciebie, tym bardziej zaczynam widzieć te połączenia i też, to też mówiłam chyba przy poprzednim odcinku, że to mi pozwala bardziej akceptować też zachowania swoje własne, czy ludzi wokół mnie i nie wiem, wiele z nas ma takie, mam wrażenie, przeświadczenie, że wszyscy myślą jak ja, tak przez dużą część życia. Wy tak mają. I barany. Dzięki. Au. Że wydaje nam się, ja tak miałam od dziecka, że myślałam sobie, ale dlaczego ktoś miałby tak zrobić? Jakby totalnie nie mieściło mi się to w głowie. A im więcej poznaję tych różnych, czy też przywar, czy cech po prostu innych osób, tym bardziej dostrzegam to, że po prostu nasza perspektywa jest w tym przypadku o 180 stopni odwrócona i jest to równie dobra i równie sensowna. I trudno się dziwić, że ktoś może nie zrozumieć nas ani trochę. Tak jak na przykład wspomniana wcześniej moja mama, która jest wagą i stara się, żeby wszystko było sprawiedliwe. Ja mówię jej o jakiejś swojej decyzji, która jest tak nielogiczna, totalnie z mojego serca pochodząca i totalnie niesprawiedliwa. I ja mówię, mamo, ja inaczej nie potrafię i proszę Cię, zaakceptuj to. A ona mówi, spoko, jakby jesteś moją córką, ale nie wyobrażam sobie, że tak można zrobić. Tak się nie robi. W ogóle nie ma opcji. I to jest fascynująca sztuka. Cała ta Twoja astrologia. To jest też piękne, że mówisz, że to pochodzi z Twojego serca, dlatego że serce jest przypisane do znaku lwa. Nie? Cudownie. To jest jakby, to jest o tym, to jest słońce. Dalej się w takim razie podpisuje, a my przechodzimy do rybek. Do rybek, tak. Najbardziej tajemniczy, chaotyczny znak. I kiedy mamy księżyc w rybach albo w 12 domu, to jest to jakaś informacja o tym, że coś kończymy, no bo to jest znak, który kończy cały kosmogram, nie? Tak jak baran zaczyna, tak ryby kończą i to jest znak początku i końca, znak chaosu, znak połączenia ze źródłem, też znak bardzo mocnej wyobraźni, często artystów, więc kiedy mamy księżyc w rybach, to naprawdę warto zwrócić uwagę na swoją twórczość, na to, co nas tam woła i jeżeli cokolwiek nas woła, że chcemy coś stworzyć, to jest ważne, nie? Żeby nie zaniedbać tego. Tak, żeby zacząć to robić, żeby zadbać o ten temat. Często osoby, które mają księżyc w rybach albo w 12 domu są uzdolnione muzycznie, bo to jest ta muzyka sfer. No i to jest hiperwrażliwość i też takie poczucie, że cokolwiek się dzieje ma sens. To jest takie zaufanie do świata, do życia, jakby takie pogodzenie się też z tym, co się dzieje i niekoniecznie tutaj mamy potrzeby, żeby wszystko tłumaczyć, no bo to jest ostatni znak, który po prostu... On jest w ogóle taki wyciszony, mam wrażenie. Który
wie, który rozumie, który czuje, to jest woda, czyli to jest ten moment, w którym kładziemy się na tafli oceanu, na morzu i po prostu się poddajemy, nie? I płyniemy, ale to też jest cień, kiedy totalnie się poddamy i mamy to poczucie, że nic nie muszę robić, bo wszechświat o mnie zadba. To jest cień ryb. Dlatego po drugiej stronie jest panna, którą mówi, weź się do roboty i zaplanuj, że o jasne, możesz się położyć na tym oceanie i się poddać, ale też te prądy mogą cię zabrać na koniec świata i możesz utonąć. Albo uderzyć się o skałę. Tak, więc jakby kontroluj też sytuację, nie? No, to jest... No właśnie, ta równowaga, bo tak. Wróciłyśmy do tego tematu, bo tak jak miło jest pielęgnować swoje wrodzone cechy księżycowe i się cieszyć z tego, to właśnie można też trochę zabłądzić i za bardzo się etykietować. W ogóle uważam, że takie zbytnie identyfikowanie się z konkretnym opisem, w tym przypadku ze znakiem, nigdy nie jest dobre, bo wtedy mało się rozwijamy i też skazujemy się na pewną, jakby to powiedzieć, skazujemy się na jakiś scenariusz, jakby zakładamy, jacy jesteśmy. Tak? Jesteśmy tacy i tyle, kropka. A jednak życie jest jakąś ciągłą ewolucją, więc co się może stać z nami, jeżeli pójdziemy w ten cień i jak do tego nie dopuścić? Tak, jeżeli wchodzimy za bardzo w którykolwiek ze znaków, no to wchodzimy w jego cień, czyli na przykład... W przypadku lwa możemy mieć potrzebę aplauzu, możemy mieć potrzebę aprobaty uznania. Ciągłej. Tak. Możemy mieć taką potrzebę, żeby zadowalać wszystkich, że tutaj wchodzi nam taka maska takiego klauna trochę, który, ponieważ to jest ogień, czyli to jest taka radość, to często, kiedy jesteśmy w wieku dziecięcym, to się może odpalić, że ponieważ mamy tak dużo tego słońca, tak dużo tej charyzmy i dużo wewnętrznej radości, no to na jakimś poziomie zauważamy, że kiedy my jesteśmy radośni, to oni też są radośni i wtedy... I robimy się pajaców. Dokładnie. Pozdrawiam, to się znam. Na przykład, nie? I tak to się może przejawiać, więc albo tak i też tak, że jesteśmy tacy wyjątkowi, że ja mam tutaj tą misję i jestem taki wyjątkowy i wtedy odpala się wodnik, dobrze, kiedy on się odpali i powie hej, w ogóle... Wszyscy są wyjątkowi. Tak. Nie? Wszyscy mają jakąś misję. Nie wszyscy decydują się za nią podążać. Nie wszyscy są jej świadomi, ale w swoim potencjale wszyscy jesteśmy tacy sami. I jesteśmy tu po to, żeby się łączyć i ze sobą współpracować. I że to nie jest tak, że wszyscy mogą być na scenie. Mhm. Nie? Bo lew chce być na scenie. Przysłowiowo. Ale też jakbyśmy wszyscy chcieli być na scenie, to nie byłoby nikogo, kto by nas oglądał. Albo nikogo od dźwięku, albo nikogo od świata. Że jakby wodnik mówi o tym, halo, ogarnij się. I... Piękne. Tak. I kosmogram tak naprawdę jest tym narzędziem, które nam pokaże, co potrzebujemy sobie zbalansować, w jakim kierunku potrzebujemy pójść. I to dotyczy każdej planety. Mhm. Również Słońca. Natomiast wydaje mi się, że to się dzieje na jakimś poziomie samo w życiu i jeżeli my nie mamy na tyle autorefleksji, żeby zobaczyć, że wchodzimy w jakiś cień, bo to się dzieje cały czas. Każdy z nas doświadcza tego cienia na różnych poziomach, w różnym czasie. Jeżeli my sami się nie ogarniemy, to ktoś z zewnątrz na ogół nam powie, że co ty robisz? Tak, i to będzie właśnie ten wodnik, który wkroczył pod postacią jakiejś innej dokładnie, osoby. Dokładnie. Tak jest. Czyli każdy z nas powinien szukać tego balansu, jeśli chodzi o nasze wewnętrzne potrzeby, czyli o nasz księżyc w tym przeciwnym znaku. I też o tym poniekąd mówiłyśmy, więc wszystko to, co czerpaliśmy ze swojego znaku, warto też czerpać z tego przeciwnego, dokładnie, bo on nas równoważy. Dokładnie. Także zagłębię się w temat wodnika. Nie, myślę, że tak jak powiedziałaś, to przychodzi do nas samo, że jakby też myśląc nawet w tej chwili o różnych rzeczach, które się dzieją w moim życiu, czy też o nawet tematach, którymi się interesuję, też jakby automatycznie są one bardzo skrajne. Myślę, że każdy z nas ma w sobie tę skrajność, która czyni nas w miarę normalnymi. Każdy doświadcza tych skrajności, dlatego że jak spojrzymy sobie na kosmogram, to w środku, można powiedzieć, jest taka czarna dziura. Mhm. I wszystkie planety, które są rozmieszczone w różny sposób, one się kierują do tego środka. Tak, w ogóle to jest okrąg, tak? Kosmogram. To jest okrąg, więc skoro wszystkie się kierują do środka, to tak naprawdę kierują się
do przeciwległego znaku. I to jest o tym. I one nie chcą w pełni iść do tego znaku. One chcą się tam zatrzymać w tym środku, ale idą w tym kierunku, nie? Więc to jest to równoważenie się. I warto zobaczyć najprościej, gdzie jest nasze Słońce i w jakim kierunku ono idzie, mhm. i gdzie jest nasz Księżyc i w jakim kierunku. Czyli mamy już dwa znaki do zgłębienia. No, o Księżycu można mówić godzinami, ale wydaje mi się, że dosyć powszechnym tematem związanym z Księżycem są jego fazy. Mhm. I może jest to moja osobista bańka informacyjna, co jest bardzo prawdopodobne, ale w ostatnim czasie coraz więcej mówi się też w takim nawet mainstreamowym, powiedziałabym, świecie, w mediach o tym, że jest pełnia lub że jest nów najczęściej i co to oznacza i co możemy z tego wynieść. Jednak Księżyc ma więcej faz, więc powiedz mi, w jaki sposób te fazy wpływają na nasze życie? Czemu o tym tyle się mówi? Bardzo dobrze, że się o tym mówi. Naprawdę jestem pod wrażeniem, że wracamy do korzeni. Dlaczego? Dlatego, że Księżyc jest totalnie związany z naszą cyklicznością i naszą, mam na myśli, kobiecą, ale też nie tylko, bo znam mężczyzn, którzy zaczęli pracować z Moon Mandalą. To jest takie narzędzie do obserwacji tej cykliczności i również widzą w sobie różne fazy, które się powtarzają. Więc moim zdaniem Księżyc, który tak naprawdę krąży na naszej orbicie ziemskiej i który wpływa na przypływy, odpływy, na nasze ciśnienie naszej krwi, na częstotliwość porodów i tak dalej. On totalnie wpływa na nasze ciało, więc wpływa też na naszą psychikę. I poprzez powrót do obserwacji, w jakiej fazie jest Księżyc i co my robimy w swoim życiu, moim zdaniem wracamy do naturalnego rytmu. To jest o tym, nie? I w astrologii rozróżniamy 8 faz Księżyca. O tym się nie mówi właśnie w tym mainstreamie, o którym powiedziałaś, że tam jest nów i pełnia, ale to totalnie wystarczy. Natomiast w astrologii ewolucyjnej mamy 8 tych faz. Umówmy się, my lubimy sobie wszystko upraszczać. Jakbyśmy mieli na 8 faz to dzielić, to byśmy co kilka dni musieli jakiś nowy update wrzucić, co się dzieje. Nie mamy na to przestrzeni. To jest za dużo i my żyjemy w takim pędzie, że nie dalibyśmy rady i ja sama tego nie robię. Tutaj chodzi tylko o to, że kiedy patrzymy sobie na kosmogram i widzimy, w jakiej fazie Księżyca, w jakiej fazie był nasz Księżyc, kiedy przyszliśmy na świat, to też jest jakaś informacja, jakby jak ten Księżyc będzie działał, co jest jego głównym zadaniem i w przypadku nowiu, tak. Na przykład tak jak u Ciebie, bo to najprościej zobaczyć. Nów jest wtedy, kiedy Słońce i Księżyc są razem, są bliziutko i teraz będziemy mieli nów we lwie, czyli wszystkie lwy świętują. To jest naprawdę dobry czas na zabawę. Okay. Na zabawę, na tworzenie, na przyjemności, na seks. Kiedy mamy Księżyc w nowiu, no to jest nowy początek. Nie? To jest ten moment, kiedy Księżyca nie ma. On jest czarny, nie ma go na niebie i może się wydawać, że to jest taka faza yin, czyli że tam się nic nie dzieje, ale właśnie nie. To jest tak, że kiedy mamy to totalne yin, to z niego wyłania się to yang, czyli ta iskra, która za chwilę wybuchnie, dlatego nów jest czasem, w którym rozpoczynamy coś, w którym zasiewamy ziarenka dosłownie. To jest dobry czas na to, żeby siać, bo te rośliny wzrosną szybciej, będą mocniejsze. I tak samo zasiewamy nasze intencje, zasiewamy nasze pragnienia, plany, cokolwiek. I kiedy rodzimy się z nowiem w kosmogramie, no to jest ewidentnie informacja o tym, że jest tutaj jakiś nowy temat, że to jest nowa przygoda, nowa szkoła, że coś rozpoczynamy, będziemy się czegoś uczyć i to w ogóle nie jest cisza i to nie jest to wycofanie, tylko takie jakby buzowanie, że ten ogień się jeszcze nie rozpalił, ale już go podpalają. Bardzo ciekawa faza i taka, która moim zdaniem zostawia dużo przestrzeni na obserwacje. Warto obserwować, co będzie się pojawiało w naszym życiu, bo to będą podpowiedzi o tej misji, o tej lekcji. Co to jest za lekcja? Czego my chcemy doświadczyć? Oczywiście też znak, jak najbardziej. No i w Twoim przypadku to jest lew, więc to, że chcesz być widoczna,
to, że chcesz inspirować, to, że potrzebujesz tworzyć, że jakby to jest ta lekcja, ale Nów nam mówi o tym, że to jest początek, początek dla Twojej duszy, taki ewolucyjny początek, że coś tu się zaczyna, nie? Że ona sobie wchodzi na nowy teren i to jest też impulsywne działanie, to jest spontaniczność, to jest szybkość, to jest takie zaproszenie do tego, żeby naprawdę podążać za wewnętrznym głosem, za tym impulsem, za tym, co jest dzikie, nie? Że to jest ta iskierka. Nie tyle rozkminiamy, co właśnie działamy, czujemy, nie? Że i to nie musi być logiczne. To no, często nie jest logiczne. Z autopsji się zgadzam. Często niezrozumiałe dla otoczenia, tak. Bo nie ma wytłumaczenia. Ja tak często mam, że dzwonię do kogoś i mówię tak, słuchaj, znasz mnie, więc ja Ci nie muszę dawać logicznego argumentu, dlaczego tak zdecydowałam, bo mogę go wymyśleć, ale on dla mnie nie ma znaczenia. Tak po prostu musi się dziać. No, wspaniały ten Nów. To jest zaufanie impulsom, to jest chęć przygody, to jest chęć działania po to tylko, żeby doświadczać, dlatego że to jest to nowe, więc my jeszcze nie wiemy, czego tak naprawdę chcemy doświadczać, tylko chcemy doświadczać, nie? Że to jest jednak faza yang, czyli wychodzimy na zewnątrz, po prostu działamy. No i w życiu codziennym, kiedy mamy Nów, są też dwie teorie. Jedni mówią, że warto robić jakieś rytuały, ceremonie, właśnie zasiewać te intencje, czy rozpisywać sobie plany, jak zwał, tak manifestować. Zwał. Tak, że warto to robić rzeczywiście w dzień Nowiu. I jest też taka teoria, która uważa, że warto to robić dzień po Nowiu. Powiem Ci, że ja nie wiem. Co Ty robisz? Ja obserwuję. Wydaje mi się, że Nów, tak jak ja to odczuwam w tym momencie, to też się może zmienić, że w tym momencie Nów jest takim momentem, jest momentem, żeby naprawdę usiąść w ciszy, zamknąć oczy i poczuć, co jest ważne na teraz, poszukać tej iskierki i dzień po Nowiu ja bym to rozpisała, zrobię jakiś rytuał, czary mary, że tak chyba bym postąpiła, że takie to jest dla mnie teraz najbliższe. Rzeczywiście wtedy się ten ogień zaczyna już manifestować, nie? Wiesz co, tak sobie myślę, że jeżeli właśnie nie damy sobie poczuć tego, czego chcemy, to zasiewając intencje napiszemy $1,000,000, willa, mąż i tak dalej. Wiesz, o co chodzi? Jakby napiszemy to głową, co byśmy chcieli do naszego życia przywołać, a dając sobie ten czas na to, żeby rzeczywiście pobyć w tej energii, tego potencjału, tej nowości, tej świeżości, może do nas przyjść coś zupełnie innego. Może do nas przyjść leżenie na polanie. Tak. I dlatego chyba skorzystam z Twojej, swojego patentu i po prostu w najbliższą środę, kiedy to nagrywamy, bo chyba jest znów w środę, to w środę sobie poczuję, czy jutro, to jutro sobie poczuję, a w środę sobie popiszę. Tak, ja też tak zrobię. No to co mamy po Nowiu? Po Nowiu mamy, no wiadomo, że księżyc przybywa, a nie będziemy teraz opowiadać o tej fazie tak astrologicznie, bo też praktycznie w niej nic nie robimy. I potem, jest taki mały rogalik. Tak, jest mały rogalik. Tak, mały rogalik albo sierp. Nie? Tak elegancko. Tak. I potem mamy pierwszą kwadrę i to jest taki moment, w którym widzimy już pół księżyca i można powiedzieć, że jakby sprawdzamy, nie? Że byliśmy w tej fazie yang, kolejna była yin i teraz znowu jesteśmy yang, ale tak jakby w połowie. Więc możemy się przyjrzeć temu, co jest dla mnie ważne, ale też co jest ważne dla innych, bo tu już się oświetla pół księżyca, jakby już jest, można powiedzieć, pół księżyca, pół słońca, czyli jest pół yin, pół yang, nie? I to jest taki moment, żeby zobaczyć, w jaki sposób wychodzimy do świata, ale też w jaki sposób potrzebujemy zachować tą intymność. Sprawdzanie. I jak bardzo chcę działać, a jak bardzo chcę odpoczywać. Nie? Szukamy tej równowagi. I kolejnym etapem jest pełnia, czyli Słońce stoi po przeciwnej stronie Księżyca. Księżyc jest totalnie oświetlony, czyli tutaj mamy tą fazę yang. I to jest taka potrzeba, żeby działać. To jest tak jak lew trochę.
nie? Że wychodzę na scenę. Jestem tutaj po to, żeby coś zrobić. Jestem tutaj po to, żeby wywrzeć. Żeby wywołać jakąś zmianę, żeby poszerzyć świadomość i trochę tak jakbyśmy grali w filmie i jesteśmy w tym momencie, w którym mamy taką scenę kluczową, nie? Czekaj, słuchaj, bo mam pomysł. Jak jest nów, to mamy ten pomysł. Tak. Przez cały ten cykl przygotowujemy się do naszej roli po to, żeby w pełni pokazać, jak nam poszła praca przez ten miesiąc. I to jest ten moment kulminacyjny. Takie, pokaż, nad czym pracowałeś. Tak jest. I ja teraz opisuję tą sytuację, kiedy mamy pełnię w kosmogramie, natomiast kiedy mamy pełnię w życiu co miesiąc, to jest moment celebracji. To jest naprawdę taki z jednej strony celebracji, a z drugiej strony moment sprawdzenia, czy to, co zasiałyśmy w tym nowiu, czy to się manifestuje. Mhm. Tak, bo ja byłam w tym trybie miesięcznym, a nie kosmogramowym. Tak, także dlatego tak zinterpretowałam. Dobrze, dobrze. I to jest dokładnie to. I możemy, jeżeli sobie zapisujemy te intencje, czy plany, cokolwiek w nowiu, to potem w pełni, jeżeli robimy to w miarę regularnie, to po jakimś czasie się okazuje, że to naprawdę działa, nie? Że może nie w pełni, ale część rzeczy właśnie się... W pełni. Że część rzeczy się manifestuje, albo czasem pełnia tych rzeczy się manifestuje i to może być taki moment, w którym sobie myślimy, o kurde, nie? Że to naprawdę działa. I wtedy możemy mieć poczucie, że ja naprawdę mam moc i jestem tutaj po to, żeby kreować. Więc warto sobie to zapisywać. Czy na Moon Mandali, czy w kalendarzu. Czasem wystarczy jedno słowo, czasem jedno zdanie. Niektóre osoby lubią pisać dużo. Mhm. Niech każdy robi jak chce, ale warto sobie to sprawdzać. Natomiast w kosmogramie pełnia wyznacza nam osobowość społeczną. Taką osobowość, która wychodzi, tak jak lew, nie? Wychodzi na scenę, pokazuje się, chce coś zmienić, też ma jakąś misję, ale często to jest też związane z projekcjami, ponieważ tutaj mamy tą zależność między baranem a wagą, nie? Nów i pełnia, czyli ja i inni. I kiedy mamy pełnię, to potrzebujemy drugich, potrzebujemy innych ludzi, żeby się w nich przejrzeć i często też mamy bardzo głęboką potrzebę relacji intymnej, nie? Też żeby się odbijać w tej osobie i też żeby ją inspirować. A czy to jest tak, że jeżeli mamy w kosmogramie pełnię, to oznacza, że nasz księżyc i słońce są po przeciwnych stronach, dokładnie, tak? Czyli tak jak w nowiu są w tym samym miejscu, tak to są po przeciwnych stronach. Tak. Czyli mamy w sobie te przeciwieństwa, te skrajności i właśnie balans siebie i innych ludzi. I teraz pytanie, w jakich znakach to się odbywa, nie? Że to jest też bardzo ciekawe i to są takie sprzeczne głosy, że słońce będzie nam mówiło, nie wiem, na przykład słońce w bliźniaku, że ja chcę się uczyć cały czas, zadaję pytania, chcę poznawać ludzi, rozszerzać swój umysł i tak dalej. A księżyc w strzelcu będzie mówił, spokojnie, że ty już wszystko wiesz, to jest filozof, to jest ten mędrzec, który już przeczytał wszystkie księgi i który tak naprawdę udaje się do natury, żeby ją obserwować i stamtąd czerpać odpowiedzi. Mhm. I to może być trudne, nie? Bo mamy dwa głosy. Jeden mówi, muszę przeczytać 1500 książek, a drugi mówi, w ogóle nie. Ale straszne. Też... No bo teraz mówimy o czymś bardzo ekstremalnym, ale te głosy mogą się pięknie wyrównać. Nie, to jest mega ciekawe. To jest właśnie jeżeli o tym. Umiemy z tym pracować, to możemy czerpać i jakby jeść marchewkę, zjeść marchewkę. Tak. I albo tak gra. Jak baran i waga. Słońce w baranie będzie mówiło ja i moje potrzeby. I koniec. Ja chcę przygody. Ja. Bo baran jest o tym, że uczy nas zdrowego egoizmu. A waga będzie po prostu patrzyła na niego, pukała się w głowę i mówiła, weź w ogóle się uspokój, nie? Że co? Że tutaj naprawdę są inni ludzie i jesteś od nich zależny. I to jest też ciekawe, bo baranem rządzi Mars, wagą rządzi Wenus i w mitologii to są kochankowie, mimo że oni mówią o zupełnie innych jakościach. Baran jest bogiem wojny, Mars, a Wenus jest boginią miłości i pokoju. I mimo wszystko one są kochankami. No bo te przeciwieństwa. Czyli to jest o tym. Które się potrzebują. No. Ale wracając jeszcze do pełni w kontekście tej cykliczności i pełni, którą spotykamy co miesiąc,
to ja przynajmniej tak robię, że sądzę, że to jest powszechna praktyka, że też zapisuję rzeczy, które mi nie służyły. Jakby pozbywam się tego ze swojego życia i to bardziej w znaczeniu metaforycznym niż dosłownym. Podczas pełni. Tak, podczas pełni. Super. Spisuję rzeczy po prostu, których chciałabym się pozbyć ze swojego życia i to mogą być jakieś przekonania, to może być jakiś sposób myślenia, czy podejście do jakichś tam aspektów swojego życia. I też wiem, że dużo osób, też tak zrobiłam ostatnio, prawie dom spaliłam. Nie róbcie tego. Nie. Bo warto ponoć symbolicznie spalić taką kartkę, tylko że uważam, że znacznie lepiej byłoby ją spalić na przykład w ogródku, a niekoniecznie w mieszkaniu. Także żyję kilka lat w tym świecie, a uczę się podstawowych spraw, zasad bezpieczeństwa. Natomiast dlaczego? Dlaczego to symboliczne spalenie i dlaczego pozbywamy się rzeczy? Można te rzeczy spalić, ale można też zakopać na przykład podrzeć w ziemi. Można podrzeć, okay. Można... chcę powiedzieć, że wrzucić do jeziora czy do rzeki, ale to nie jest ekologiczne. Ale generalnie rzeczywiście pożegnać się z czymś i to też jest logiczne, bo jak mamy pełnię, to po pełni tego księżyca zaczyna ubywać, nie? I to jest na przykład też dobry czas na wszelkie diety. To jest logiczne, że jest, skoro księżyca ubywa, to nas też ubywa. I jeżeli chcemy się czegoś pozbyć, na przykład różnych przekonań, wierzeń, czegokolwiek, to to jest ten czas. Tak jak mamy nów, to księżyc wzrasta, więc wtedy też wszystko wzrasta. Nasze ciało również ma większą tendencję do tego, żeby rosnąć. No to skoro mamy pełnię, to wszystkiego ubywa do kolejnego nowiu. Dlatego to jest dobry czas na to, żeby porządkować. Czy wewnętrznie, czy zewnętrznie. I podsumowywać. Podsumowywać, opróżniać coś. Tak, że jakby jest ta jakość ujemna, można powiedzieć, nie? Oczyszczająca. No tak. Właśnie, mało się mówi o tych ostatnich, wychodzi, że 4 cyklach lub też 2 większych, czyli właśnie od pełni do nowiu. Co się wtedy dzieje, skoro jest coraz mniej, skoro ubywa? Jakby jakie tam procesy zachodzą, co to oznacza? No właśnie to, o czym mówimy, czyli oczyszczania, nie? Że to jest dobry czas na to, żeby się żegnać i tak jak mówisz, kiedy zbliżamy się już do nowiu, żeby podsumowywać, ale po drodze mamy jeszcze ostatnią kwadrę, czyli ten moment, kiedy znowu mamy widoczną połówkę księżyca, ale już drugą i na poziomie astrologii ewolucyjnej to jest taki kryzys w świadomości, który mówi o tym, że mamy taki wewnętrzny konflikt między zdefiniowaniem własnych potrzeb, a potrzeb społeczeństwa, że naprawdę się zastanawiamy z jednej strony myślimy sobie o sobie jako o jednostce, ale już dążymy do tej transcendencji, już znowu wracamy do tego źródła, do tego nowiu, już ono nas woła, nie? Więc jakby tak myślimy o tym, okej, czy ja w ogóle chcę tutaj jeszcze coś zrobić, czy może już pragnę wrócić do siebie, do wewnątrz, do źródła i to jest też taki moment, w którym sprawdzamy, czy nasze działania, czy nasze wartości są rzeczywiście niezależne, czy one może są zależne od społeczeństwa, od tego, jak byśmy wychowani. To też mówię teraz o tej sytuacji w kosmogramie, ale nawet jeżeli sobie spojrzymy na życie codzienne, to ta ostatnia kwadra też jest moim zdaniem dobrym momentem, żeby zacząć podsumowywać właśnie to, o czym powiedziałaś. W tym kontekście, czy to jest moje, totalnie niezależne, czy to jest, bo mnie tak wychowano, czy to jest coś, co płynie ze społeczeństwa i czy ja w ogóle chcę tu jeszcze coś zrobić, bo możemy zdecydować, że tak, że jeszcze chcę coś od siebie dać, ale prawdopodobnie to będzie ta jakość i ten czas, kiedy już będziemy wchodzić bardziej do źródła, do uniwersalnego łona. Będziemy wracać do domu, że to, co mi przychodzi teraz, to takie poczucie, że to życie ziemskie na jakimś poziomie nie ma znaczenia. Trochę tak. Ono ma znaczenie, wiadomo, ale to już jest ten moment, kiedy wracamy do tego yin, nie? Czy to jest znowu taka ryba? Tak. Która już tak się wycofuje? Tak. Ostatnie fazy, nie? Jakby wchodzimy do oceanu. Też taka wątpliwość. No nie? Właśnie mam wrażenie, że to jest taki moment właśnie takiego zwątpienia. Czy w tą, czy to w ogóle ma sens? Kryzys. Tak sobie... Kryzys świadomości, dokładnie.
Niesamowite. Czy chcemy jeszcze zamieszać trochę tutaj w tym ziemskim życiu, w tej rzeczywistości, jeszcze wywrzeć jakieś znaczenie, coś spowodować, czy jednak już się wycofujemy, bo wiemy, że ta praca wewnętrzna jest tak samo ważna, jak to, co robimy, bo to jest też o tym, nie? Żeby mieć poczucie, że mój sposób myślenia, ten, którego nie słychać na co dzień, jest tak samo ważny, jak to, co mówię i robię. Nie? To pozostała jeszcze taka dosyć kluczowa kwestia, że za każdym razem, kiedy mamy te rozsławione już teraz pełnie i nowie, mówimy o tym, że jest to na przykład nów właśnie w jakimś konkretnym znaku. Mhm. Z czego to wynika? Jak to jest, że właśnie, że na przykład, może to jest zbyt trudne pytanie, bo ja się nad tym często zastanawiam, że właśnie mamy teraz pełnię i nów w lwie, a czasami mamy taki znak, czasami mamy taki znak i za każdym razem jednak, dobra, nadal mamy zasiewanie ziaren, manifestowanie i potem podsumowywanie, ale każdy z tych momentów jest zupełnie inny przez to, że jakby patronem jest inny znak. To jest zależne od ruchu Słońca po niebie i Księżyca po niebie. I teraz Słońce robi okrąg w ciągu roku, a Księżyc robi okrąg w ciągu 28 dni. Więc one spotykają się co 14 dni, można powiedzieć. W różnych konfiguracjach. Tak, że co 28 Księżyc spotyka się ze Słońcem, ale co 14 jest w opozycji. Mhm. I ponieważ Księżyc co 2,5 dnia zmienia znak, no to tak naprawdę co chwilę jest w innym znaku i kiedy są w opozycji, mamy pełnię. Kiedy są razem, mamy nów. I za każdym razem, to nie za każdym razem, bo czasem się zdarza tak, że raz chyba na 13 miesięcy jest tak, że mamy dwa nowie w tym samym znaku, ale... Teraz ma był rak? Tak, w raku. Ale co, tak naprawdę co chwilę w większości to jest inny znak, dlatego że wszystko się porusza. Mhm. Nie? I Słońce, i Księżyc, i wszystkie inne planety. I to jest cały czas o cykliczności, która się przesuwa o jeden dzień. Jakby mamy 28-29 dni, nie? Czyli kiedy mamy pełnię w danym znaku, albo nów w danym znaku, to znaczy, że powinniśmy czerpać właśnie z wartości tego znaku? Czy te same lekcje wyciągamy w momencie pełni, co w przypadku nowiu, na przykład w takim lwie? Czy te same lekcje? Ja bym powiedziała, że jakość jest ta sama, bo to jest ten sam znak. Ale kiedy mamy nów we lwie, to jest dobry moment na to, żeby się zastanowić, co ja pragnę tworzyć. Nie? To jest ten moment, kiedy planujemy, kiedy zadajemy sobie pytanie, co jest dla mnie ważne, i lew będzie pobudzał w nas to słońce, będzie pobudzał w nas chęć działania, ten flirt, lekkość, kreatywność, rozrabianie, to wewnętrzne dziecko, które po prostu jara się tym, że może się bawić. Takie są dzieci, one cały czas się cieszą, nie? One cały czas się ekscytują, więc kiedy mamy nów we lwie, to jest ten moment, żeby wejść w czystą kreację, wejść w czystą zabawę i po prostu zobaczyć, co mnie podnieca, co ja kocham, co. To jest ten moment na pytania. A kiedy będziemy mieli pełnię we lwie, to jest na maksa czas na celebrację. Żeby robić w ogóle najlepsze imprezy w mieście, żeby naprawdę pozwolić sobie na to, żeby zaszaleć. Tam już nie planujemy, tam już nie zadajemy sobie pytania, co, tylko jakby zbieramy owoce tej kreacji. Naprawdę się bawimy. I to jest też, moim zdaniem, pełnia we lwie. To jest też taki czas, w którym możemy podjąć bardzo odważne, spontaniczne decyzje, których kiedy indziej byśmy nie podjęli, nie? Bo nie byłoby tego ognia, tego... Wydaje mi się, że żebyśmy omówiły każdy ze znaków w pełni i w pełni i każdy ze znaków w nowiu, to zajęłoby nam to kolejną godzinę albo lepiej, więc na przykład ja osobiście myślę, że dobrze jest obserwować takie konta jak Twoje, bo wtedy
Mamy. Mamy w okresie pełni informacje o tym, co tam się dzieje i na co warto zwrócić uwagę. I to samo dzieje się w przypadku nowiu, ale też jakby zgłębiając taką, nie wiem, czy ze mną zgadzasz, ale tak zgłębiając ogólnie wiedzę o astrologii, możemy już intuicyjnie wyczuwać, czego może dotyczyć, jaki jest temat przewodni, tak? Bo jeżeli wiemy, że mamy teraz właśnie takiego, nie wiem, bliźniaka, to prawdopodobnie jeżeli jest, ja teraz strzelam, jakby improwizuję, tak. Jeżeli mamy nów, to oznacza, że możemy planować jakieś, dawać jakieś intencje związane z nauką, z poszerzaniem swoich jakichś umiejętności, zapisywaniem się na jakieś kursy, a jeżeli mamy pełnię, to na przykład, w sumie to jest ciekawe, co może nam dawać bliźniak w pełni? Na przykład dostaniemy wtedy certyfikat. Na przykład albo wydajemy książkę, albo postanawiamy, że naprawdę postanawiamy, czyli podejmujemy tą decyzję, że napiszę ją, nie? Albo zaczynamy śpiewać, albo zaczynamy odważnie wyrażać swoje zdanie, że coś tak. się dzieje, bo w nowiu bardziej planujemy i bardziej marzymy i poszukujemy, tak naprawdę poszukujemy tego wewnętrznego ognia, tego małego yang, które tam gdzieś w środku się tli i naszym zadaniem jest zwrócić ten wzrok do wewnątrz i poczuć, co to jest, a w pełni to wybija, więc możemy to zobaczyć albo możemy to zrobić, nie? To jest takie. I ja opowiedziałam już wcześniej o księżycu w danym, w każdym tak, znaku, więc to jest bardzo podobne. Tak, ta jakość, ale też totalnie się zgadzam z tym, że to się dzieje, bo ja naprawdę od kilku miesięcy mam tak i też nie sprawdzam tego. I nie wiem też w każdym dniu, gdzie jest księżyc. Jasne. Że kiedy księżyc jest w pannie, ja zaczynam sprzątać. I po prostu to jest to jest tak mocne, że ja się orientuję po jakiejś chwili, że nagle mam tak, że sprzątam i potem mówię, chyba księżyc jest w pannie i jest, nie? I często wtedy też mówię o tym na Instagramie i za każdym razem dostaję kilkanaście wiadomości. Zdjęcie ułożonych szaf. Tak, że dziewczyny też sprzątają. To jest niesamowite, nie? To jest niesamowite. No to może jednak zróbmy taką szybką ściągawkę, żeby też utrwalić informacje, bo tego było bardzo, bardzo dużo. To w takim razie, skoro zaczęłyśmy poniekąd od lwa i po lwie jest panna, czyli panna w nowiu będzie oznaczała sprzątanie, czy w pełni będzie oznaczała sprzątanie? Wiem, ja jestem trochę zbyt chcę to uporządkować. Może być tu i tu. Ale wprowadzę generalnie... Tak, chęć porządku i struktury i oczyszczania, natomiast w nowiu to jest dobry moment na to, żeby zadać sobie pytanie, co potrzebuję w moim życiu oczyszczenia. Okej? Rozumiem. A w pełni albo możemy zobaczyć tego rezultaty, że to już się oczyściło, albo rzeczywiście możemy zacząć to czyścić. Nie? Więc to jest takie, że znów bardziej zadajemy sobie to pytanie. Na przykład w wadze, gdzie w moim życiu panuje jakaś dysharmonia w relacjach? Co tutaj potrzebuje się uzdrowić? Co potrzebuje być zauważone? I wtedy w pełni albo już rzeczywiście świętujemy, bo to się wydarzyło przez te 2 tygodnie, albo też podejmujemy to działanie. A znów nas skłania do refleksji. Tak, zdecydowanie. Zawsze mi się mylą, myli mi się, słuchaj, skorpion z koziorożcem i strzelcem. Dla mnie to jest wszystko to samo. Nie wiem, co jest po wadze. Skorpion. No skorpion to jest ta głęboka woda, czyli potrzeba intymnych relacji. Kiedy mamy nów w skorpionie, no to jest chyba taki najbardziej magiczny nów ze wszystkich, najbardziej głęboki, można powiedzieć. I wtedy na przykład możemy... zadać sobie pytanie, czego w swoim życiu nie widzę. To z takich lekkich pytań. Przy kawce. Co jest moim cieniem? Gdzie nie chcę zaglądać? Na przykład, ale też to może być, bo teraz jesteśmy bardziej w trybie pytań, ale to może być też pragnienie pogłębienia intymnych relacji. I wtedy wysyłamy to życzenie w świat, albo podejmujemy jakieś kroki, żeby działać w tym kierunku i w pełni może się okazać, że wow, nie? Że nagle te moje relacje stają się głębokie i możemy tego doświadczać. Albo też możemy zacząć rzeczywiście działać w tym kierunku. Chociaż moim zdaniem lepiej jest zacząć działać od nowiu do pełni i pełnia jest tym momentem, kiedy pozwalamy sobie na celebrację albo w ogóle na zauważenie, że coś się zmieniło,
bo my w obecnych czasach, też nie chcę generalizować, ale jednak jesteśmy nastawieni na działanie, nie? Dążymy do sukcesu, cokolwiek to znaczy. I jesteśmy bardziej yang, i mało jest tego czasu na celebrację. A ta pełnia jest o tym. Każda. Żeby też umieć się zatrzymać i sobie zbić piątkę. Tak, dokładnie, żeby powiedzieć dobra robota, żeby uhonorować to, co zrobiliśmy, albo też być może, żeby zobaczyć, co się nie wydarzyło. Bo to nie musi być zawsze super pozytywne i zawsze o tym, że wnów w ogóle miałam takie plany i to wszystko się wydarzy. Wcale nie. Może się okazać, że nic się nie wydarzyło i wtedy pełnia jest tym momentem, kiedy księżyc jest w pełni oświetlony, czyli nasza podświadomość jest oświetlona i możemy zobaczyć, przyjrzeć się, dlaczego to się nie wydarzyło. Taka nie? Lupa. Tak. Co tu się stało? Że co potrzebuje skorygować? To jest też pełnia. I dalej mamy zatem strzelca. Czyli tak, strzelec, planujemy ten... podróż. Dokładnie. Kiedy mamy nów w strzelcu, możemy sobie zadać pytanie, jaka część mnie pragnie większej ekspansji? Albo w jakiej dziedzinie życia nie pozwalam sobie na ekspansję, bo mnie coś blokuje, albo w co ja tak naprawdę wierzę? To jest bardzo ważne pytanie dla strzelca, w co wierzę? I możemy też wysłać te pragnienia odnośnie ekspansji, odnośnie podróży, odnośnie zagranicy, być może odnośnie nauki nowych języków, takiego poszerzenia swoich granic. Rozwój. Tak. I wtedy w pełni może się okazać, że dostajemy jakąś propozycję wyjazdu, albo rzeczywiście sami gdzieś jedziemy, albo może się okazać, że jest coś, co nas blokuje i możemy to zobaczyć, nie? Że to jest oświetlone, że to która ta część nie chce ekspansji, ale jej nie pozwala, no ta, i ona wychodzi. I to może być trudne, ale też jest potrzebne. A o co pyta nas koziorożec? Och, koziorożec. Koziorożec mówi o naszej wewnętrznej integralności i o naszym autorytecie, więc nów w koziorożcu jest dobrym czasem na to, żeby zadać sobie pytanie po pierwsze, czy wierzę swojej własnej wewnętrznej starszyźnie? Tak ja często opisuję koziorożca jako Gandalfa, że to jest nasz wewnętrzny Gandalf, czyli czy ja w ogóle go słyszę i czy ja pozwalam mu mówić, a jeżeli tak, to czy pozwalam mu mówić na tyle głośno, że inni go też usłyszą, czyli to jest ten moment na zadanie sobie pytania, czy staję w swoim własnym autorytecie? Koniec, nie? Albo co w moim życiu potrzebuje większej struktury? Albo klasycznie, co jest moim celem na teraz, bo koziorożec to jest kozica górska, która się wspina na szczyt. Co jest tym szczytem? I może się okazać w pełni, że dokładnie już widzimy wszystkie te kroki, które nas tam doprowadzą. Nie? Albo pełnia może być momentem, w którym wewnętrznie mamy takie poczucie, że właśnie, że tak, to jest to, czego pragnę, i staję w swojej mocy i nikt z zewnątrz, czyli zewnętrzne autorytety nie będą mi mówiły, co ja mam robić. No jest potężny znak. Ale też jest to mega ciekawe, bo jest to znak z przełomu roku, więc to ma sens, że zadajemy sobie takie pytania o właśnie cele, o te nowe szczyty, tak. Mamy nowy rok i symbolicznie wtedy mamy postanowienia. Tak. Cudowne. Jest tak. A wodniczek w takim razie pyta nas o to, czy chcemy zrobić rewolucję? Dokładnie. Gdzie potrzebujemy zrobić rewolucję? W jakiej dziedzinie życia? W jakiej części nas potrzebujemy więcej wolności, więcej przestrzeni, więcej rewolucji? Dokładnie. A rybki? Czy jeszcze coś masz o wodniku? Wodnik nie. W pełni może robić naprawdę bardzo ciekawe rzeczy. Takie... Nie, to jest intensywny czas. Takie... ekscentryczne, zaskakujące i rzeczywiście rewolucyjne, nie? I dodajmy, że to dotyczy każdego z nas. Każdego że to jest z jakby nas. Pełnia w wodniku, każdego z nas dotyka. Dotknie i te pytania zadajemy sobie wszyscy. Tak, tak. Dalej mamy ryby, więc ryby. One pytają nas, odpuść sobie. One
to, co może zapytać ryba w Nowiu. Czy wystarczająco czasu spędzasz na nic nie robieniu? Nie żartuję, okropna jestem. Czy rzeczywiście ufam? To do mnie przychodzi. Czy rzeczywiście się poddaję? Mhm. Czy słucham głosu intuicji, czy tego wewnętrznego głosu na przykład? Tak, bo właśnie ten wodnik tak działa, rewolucjonista, a czasami trzeba też się zatrzymać i pozwolić, żeby to płynęło trochę za nas, nie? Czy słucham, czy w ogóle dostrzegam te sygnały, które cały czas dostaję, bo ten świat cały czas do nas gada, non stop, tylko że my nie jesteśmy nauczeni, żeby odczytywać te sygnały tak intensywnie. I całe szczęście. Myśmy zwariowali, nie? Ale to jest też ciekawe, jak tego jest dużo, że w pewnym momencie nie możesz zaprzeczyć, nie? Więc ryba może sobie zadać takie pytanie, albo może sobie zadać pytanie, czego potrzebuje, żeby wrócić do źródła, jakiej praktyki. Praktyki, czyli tu się odpala panna, nie? A w pełni, no pełnia w rybach. To jest naprawdę dobry czas na to właśnie, żeby się zrelaksować. Na tak, na wodę, na kontakt z wodą, ale też na twórczość, nie? Albo to jest moim zdaniem super czas, żeby pójść do filharmonii, czy na jakiś koncert, żeby tak pozwolić sobie wzruszyć się totalnie i mieć takie poczucie, że o, już niczego więcej nie potrzeba. Piękne, wiesz, takie delektowanie. I się rozpłynąć w tym oceanie. No. I wchodzi nam baran już, tak? Baran. Tak, zatoczyłyśmy to koło w ogóle od dupy strony. Tak od naprawdę, lwa, jak to, od początku. Baran, nów baranie, to jest idealny moment na rozpoczynanie czegokolwiek, nie? Naprawdę, jak mamy w sobie jakieś pragnienie, które tak kitramy gdzieś w środku, bo się boimy, bo nie wiadomo co, bo nie wiadomo, to kiedy mamy nów baranie... To jest taka bomba energii. Tak, to jest... Taki dopalacz. To jest nasz wewnętrzny dzikus. Więc wtedy naprawdę warto sobie zadać pytanie, czego pragnę? Co nowego? Teraz! Ja indywidualnie, nie? Jakie jest moje najgłębsze pragnienie? Co, albo co mnie teraz super podnieca? Co mnie woła? Co pragnę rozpocząć, nie? Bo baran jest pionierem. On po prostu chce działać. O bliźniaku mówiłyśmy, więc to mamy te wszystkie plany jeszcze związane byk, z roz... A, byk drugi po baranie. Byk będzie pytał w Nowiu, co jest moją wartością, co jest dla mnie naprawdę ważne, co cenię, ale to jest też dobry czas na to, żeby zadać sobie pytanie o poczucie własnej wartości i żeby zadać sobie pytanie o kasę. Jakby, czym są dla mnie pieniądze? Jak ja się nimi obsługuję, posługuję? Jakby, jak to działa? Ile chcę zarabiać? Byk jest o posiadaniu, nie? Też ważna sprawa. Co chcę posiadać, dokładnie. A w pełni... Liczymy kasę. Liczymy kasę. Liczymy kasę i totalnie pozwalamy sobie na przyjmowanie i pozwalamy sobie na rozpieszczanie. Nie? To jest znak, który rządzi zmysłami. No, im bardziej soczyście, tym lepiej. W takim razie bliźniak mówi, czego się chce nauczyć. Tak, czego chce się nauczyć. Dokładnie. I w pełni? Co chcę zrozumieć też, nie? Co chcę zrozumieć? Jakie pytania gdzieś tam się kłębią w mojej głowie? I na koniec tam zostanie rak. Raczek. Ja tego raka tak do końca nie rozumiem. Czy to możliwe? Możliwe. Nie wiem. Może nie masz rak mówi o uczuciach. O uczuciach. A ja mam Wenus i Marsa w raku. Och. To chyba wiem, co się raku. Chyba tak. Raczek mówi o naszej wrażliwości, o poczuciu bezpieczeństwa na poziomie emocjonalnym, więc to jest to pytanie. Czego potrzebuję, żeby czuć się bezpiecznie? Czym jest mój dom? Jak definiuję dom? Czym jest moja rodzina? Kiedy potrzebuję postawić granice? Kiedy potrzebuję się wycofać? No, to są te pytania. Na ile pozwalam sobie wyrażać swoją wrażliwość? Bardzo dobre pytanie, nie? A w pełni w raku mogą nam się wyświetlić różne historie rodzinne, różne historie z przeszłości. Możemy być hiperwrażliwi, naprawdę. Możemy chcieć obejrzeć jakiś film i płakać. To jest dobry czas na bajki na przykład. Kiedy księżyc jest w rybach, to jest też dobry czas na bajki. Pełnia w raku też może nam pomóc zdefiniować to poczucie emocjonalnego bezpieczeństwa. Też bardzo ciekawy czas, bardzo ważny, nie? I ale taki czas, żeby się zatroszczyć o siebie, to co mówiliśmy, żeby dać, żeby
wejść w rolę mamy i swojemu wewnętrznemu dziecku dać wszystko, czego potrzebuje. Dać mu to uczucie, że jestem tu i jesteś kochana i kochany, nie? Że... Bardzo mi się podoba, jak symbolicznie zamknęłaś swój piękny zeszyt i ja myślę, że to oznacza, że nasz czas antenowy minął. Tak. Myślę, że... Schodzimy do łona i zamykamy. Tak, 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 że... No to była dla mnie niesamowita rozmowa. Ja się nauczyłam bardzo wielu rzeczy, więc wierzę, że tak samo jest w przypadku naszych słuchaczy. Natomiast powiedz, Kasiu, na koniec, tak jak ostatnio, ale przypomnij, gdzie Ciebie można znaleźć i czego się można ciekawego u Ciebie na co dzień dowiedzieć? Tak, można mnie znaleźć na Instagramie. Jestem tam jako Kosmoc, kosmiczna moc. I ja na tym Instagramie opowiadam przede wszystkim o astrologii. Natomiast też pojawia się dużo tańca, ponieważ jest on mi niesamowicie bliski od lat i uważam, że to jest po prostu jedna z najlepszych medycyn ogólnodostępnych dla wszystkich. I opowiadam też o przyjemności. Zapraszamy. Zapraszamy. I oczywiście nadal, czy to prawda, że nadal robisz kosmogramy i można do Ciebie w tej sprawie pisać? Cały czas robię kosmogramy, jak najbardziej, i wtedy wszystkie osoby zainteresowane poproszę o maila. Tak. Czyli Kasia... Maile oznaczają, tak, że coś ważnego. Tak. Kasia@kosmos.pl, ponieważ kiedy dostaję te zapytania na Instagramie, to one się gubią. Potrzebujemy porządku. Potrzebujemy porządku. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. I życzę wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że jeszcze nie raz na te wszystkie wspaniałe tematy porozmawiamy. Bardzo chętnie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i tak jak zawsze mam do Was prośbę, jeżeli słuchacie podcastu, jeżeli lubicie ten podcast, to będzie mi przemiło, jeżeli wystawicie mu opinię. Opinię na iTunesie, jeżeli słuchacie na swoich aplowskich sprzętach, w aplikacji podcasty na iTunesie, tam możecie dać podcastowi wybraną liczbę gwiazdek i napisać kilka słów recenzji. Dla mnie to jest coś bardzo, bardzo, bardzo ważnego. To promuje podcast, sprawia, że trafia on do szerszego grona odbiorców, a o to w tym wszystkim chodzi. Tak mi się wydaje, że jeżeli coś nam sprawia frajdę, coś ma dobry wpływ na nasze życie, coś nas edukuje, to dzielimy się tym z innymi. Także będzie mi bardzo miło i z góry Wam za to dziękuję. Na Spotify możecie oczywiście podcast obserwować, to samo na YouTubie możecie subskrybować podcast, bo tam też podcast jest w wersji wideo, także powinnam to powiedzieć na początku. Strasznie szybko mówię dzisiaj, wypiłam kawę i taki jest efekt. W każdym razie oczywiście udostępniajcie podcast, tagujcie mojego Instagrama podcastowego, czyli Karolina Sobańska Podcast, ale też zaglądajcie do mnie na oficjalnego Instagrama Karolina Sobańska. Na tym podcastowym staram się udostępniać wszystkie Wasze oznaczenia i tam też pojawiają się wpisy o tym, że jest nowy odcinek, małe zajawki, jeśli chodzi o to, kto będzie moim gościem oraz w ogóle informacje o gościu i wszystko, co z podcastem może być związane. Także podcasty ukazują się niezmiennie co tydzień w poniedziałek o godzinie 7. Bardzo jestem podekscytowana na przyszło tygodniowy odcinek, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, zgodnie z planem. Także zapraszam Was już teraz. Jeszcze raz Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia. Cześć!